Jaki świetny z budki, kurde, kolejowej zrobiony przystanek dla rowerzystów. No masakra. Cała droga wyasfaltowana z Lubiąża do Wołowa. Przepuściki fajnie porobione. No jest zajebiście. Polecam tą drogę rowerową. No i jest, kurde, taki niesmak, tylko że z Jawora przecież miała być droga rowerowa zrobiona do Malczyc, też starym torowiskiem, bo to jest stare torowisko, ładnie wyplantowane, asfaltem zrobione, można całymi rodzinami sobie jeździć. No a w Jaworze od lat stoi, tylko kurde co wybory, to obiecanki i cacanki i nic się nie dzieje. A z Jawora do Malczyc to by była piękna trasa, bo rowerowa, bo w Malczycach jest kawałeczek do Lubiąża, wskakuje się dokładnie na tą drogę i dalej na Wołów można jechać, czyli z Jawora praktycznie do Jawora do Wołowa można rowerkiem się śmigać cały czas trasami rowerowymi. No ale co to, kurde, ja nie mam słów na tych naszych notabli, kurde, miejscowych od focenia na skwerkach. Fajnie zaczęło grzać słoneczko, także jest okazja, tutaj przy okazji sobie zdejmę nogawki. Rano jechałem, to pizgało, a teraz jest cieplutko. Zresztą polecam nogaweczki Rogelli, nieraz mi dupę uratowały. Fajna sprawa. Teraz drugą nogaweczkę będę ściągał. Rano chłodno, to się zakłada. Nawet do późnej jesieni zdają egzamin te nogaweczki. No i można teraz popierdzielać na letnio. No. Tak bym się upiekł. Rano bym zmarzł, a teraz za gorąco by było w długich spodniach. No i po to jest plecaczek, żeby właśnie w trasie sobie radzić. Chowam do plecaczka i śmigamy.